Zapewne duża część z Was korzysta bądź korzystała kiedyś z serwisu Discord. W obecnych czasach jest on bardzo powszechny i popularny ze względu na możliwości, jakie daje. Aczkolwiek, czy wiedzieliście, że Discord to gdzieniegdzie także niezbyt dobre miejsce? Pewnie każdy to wiedział. Ponieważ na przestrzeni ostatnich kilku lat wydarzyło się tutaj wiele całkiem nieciekawych rzeczy. Od dzielenia się mrocznymi i nielegalnymi filmikami, poprzez leaki ważnych, niekiedy zastrzeżonych rządowych informacji, aż do dokonywania relacji z morderstw, które się popełniło. W dzisiejszym materiale chciałem przedstawić Wam kilka takich historii, które były dość przerażające i miały miejsce właśnie na Discordzie. Tak więc hej, cześć wszystkim, z tej strony Mondar, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku, w którym to zajmiemy się właśnie kilkoma mega niepokojącymi historiami, które miejsce miały na Discordzie. Tak więc jeszcze nim zaczniemy ten odcinek, zostaw kciuka w górę pod filmem, a także suma na kanale, jeżeli jesteś tutaj nowy, wpadnij jeszcze do mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie tego filmu, a tymczasem nie przedłużajmy, tylko zaczynajmy. A zaczynamy grą kalibrem, ponieważ historią, która wydaje mi się być najbardziej przerażającą ze wszystkich, które znam odnośnie niepokojących rzeczy na Discordzie, a będzie się wiązała z pewną osobą, która zamordowała całą swoją rodzinę, a wcześniej i później też podzieliła się tym wszystkim na serwerze Discord. Tak więc zaczynamy od historii Menhaza Zamana, o którym w 2020 roku w internecie pojawiają zaczęły się artykuły w bardzo negatywnym świetle, ponieważ wówczas 20-kilkulatek miał zamordować całą swoją rodzinę, a swoim dokonaniem miał podzielić się przez Discorda. I to już samo w sobie brzmi naprawdę ostro, ale już za chwilę trochę to rozwinę. Tak więc wszystko rozpoczęło się na serwerze Discord Perfect World Void, który był poświęcony grze Perfect World, taki RPG po prostu na PC-ty. Sami widzicie, jak ta gra się prezentuje i, spoiler, nie prezentuje się najlepiej w tych czasach. Wówczas na serwerze od czasu do czasu aktywny był użytkownik nazywający się po prostu Menhaz. Nie było o nim wiadomo zbyt wiele, poza tym, że pisał naprawdę posrane rzeczy na serwerze. Między innymi wylał tutaj swoje rasistowskie opinie, sam był bardzo chamskim, edgy typkiem. Wkrótce za swoje zachowanie został zbanowany i to byłby good ending, ale później został odbanowany i wrócił do swoich dziwnych zachowań. Jakiś czas po odbanowaniu, bo dokładnie 27 lipca 2019 roku o godzinie 2:32, Menhaz wysyła pewną wiadomość, bardzo odklejoną, nawet jak na niego. Zabiję swoją rodzinę i pójdę za to do więzienia, yo. Brzmiało to okropnie i przerażająco, ale na tamten moment nikt nie wiedział, czy Menhaz znowu publikuje swoje głupie żarty, czy faktycznie ma zamiar zrobić coś okropnego. Wszystko zmieniło się 13 minut później, kiedy Menhaz na Discordzie publikuje zdjęcie zmasakrowanej kobiety z podpisem "To jest moja mama". Zdjęcie zaniepokoiło pozostałych użytkowników, ale część wciąż pozostawała sceptyczna. Tak więc obrazek został pobrany, a potem zaimportowany na stronę typu Reverse Image, które pozwalają ci odnaleźć wcześniejsze uploady tego samego obrazu do internetu, tylko że sytuacja wyglądała tak, że ten obrazek nigdy wcześniej nie został nigdzie opublikowany. Wobec tego albo Menhaz wykopał go z jakiejś bardzo głęboko ukrytej, niedostępnej strony, bądź on jest autorem obrazu. A tutaj faktycznie widzimy jego matkę. Niestety niedługo później, bo o 2:52, Menhaz publikuje kolejny obrazek, na którym rzekomo miała znajdować się jego babcia. Martwa babcia. I ponownie wystąpiła ta sama sytuacja. Ten obrazek nigdy wcześniej nie był nigdzie opublikowany. A pozostali użytkownicy serwera, którzy widzieli to w tamtym momencie, sami byli dość zakłopotani tą sytuacją. No bo przecież z jednej strony to wcale nie musi być prawda, natomiast z drugiej, Menhaz faktycznie mógł zrobić coś takiego, tylko że co w takiej sytuacji? Jak niby mieli zareagować, skoro wiadomości kierowane w jego kierunku nie mogły nic zmienić? A gdyby mieli to gdzieś zgłosić, to również byłoby to ciężkie, ponieważ nie mieli żadnych informacji na temat Menhaza, na temat jego położenia, tożsamości, czegokolwiek. Następnie wszystko staje się jeszcze mroczniejsze, ponieważ Menhaz po prawdopodobnym popełnieniu dwóch morderstw po prostu wrócił do gry i dalej zaczął w nią grać. Wówczas jeden z użytkowników po adresie IP ogarnął, że Menhaz tak naprawdę pochodzi z Toronto, w Kanadzie, jednakże to cały czas nie było wystarczające, ponieważ tam mieszka dość sporo ludzi, a jednego Menhaza trochę ciężko byłoby tam znaleźć. Następnie o 3:03 Menhaz wysyła kolejną wiadomość. Mój tata i siostra są następni. W tamtym czasie nie było ich jeszcze w domu, ale niedługo mieli tam przyjechać. I niestety chwilę później właśnie to miało miejsce. Menhaz zamordował swoją siostrę, a około godziny później zamordował ojca. A jakiś czas później zamordował również ojca. A na jakiś czas przed aresztowaniem Menhaza, bo o 3:05, ten opublikował kolejną dziwną wiadomość. Właśnie wymordowałem całą swoją rodzinę i prawdopodobnie spędzę życie w więzieniu, jeżeli dam radę przetrwać.
Mam nadzieję, że rozśmieszyłem was, albo że zapamiętacie te dobre czasy. Będę za wami tęsknić. A 8 minut później o 3:13 wysłał kolejną wiadomość, gdzie rozpisał się na temat tego czynu trochę bardziej. Zacząłem opuszczać się na uniwersytecie podczas pierwszego roku. Była to inżyniera mechaniczna. Uwierzcie mi, gdybym mógł cofnąć czas, zrobiłbym to. Ale po tym jak obolałem połowę przedmiotów i miałem powtarzać wszystkie kursy, w tym momencie w drugim semestrze zacząłem popadać w depresję. Zostałem ateistą i ostatecznie stworzyłem ten plan. Mówiłem swoim rodzicom, że idę na uniwersytet, ale wtedy po prostu spędzałem czas w centrum handlowym 4 dni w tygodniu. Centrum handlowe jest w tym samym miejscu co mój uniwersytet. Mówiłem rodzicom, że moje zajęcia nie są aż tak długie, więc po prostu chillowałem w centrum handlowym od 8 rano do 13. Jednocześnie chodząc na siłownię. Zrobiłem to, żeby moim rodzicom nie było wstyd za to, że mają takiego syna jak ja. Wybrałem zabicie ich z tchórzostwa. Ponieważ jestem ateistą, uważam, że to jedyne życie, jakie otrzymujemy. Może to zabrzmieć okrutnie, ale to, co zrobiłem, jest już zrobione. A co było zaplanowane, zostało zrealizowane. Przepraszam, że was obraziłem. Proszę, starajcie się i zapamiętajcie dobre czasy. Następnie wywiązała się jeszcze jedna ciekawa konwersacja. Dlaczego wysłałeś to do swoich znajomych? Coco zapytał mnie o to samo. Jaka jest odpowiedź? Na to odpowiedział w dość długi i niezbyt jasny sposób, ale później pojawiło się jeszcze jedno pytanie. Dlaczego ich życie, a nie twoje? Jestem żałosnym tchórzem i podczłowiekiem, od kiedy jestem ateistą i wierzę, że nie ma życia po śmierci, więc bałem się umrzeć. Po prostu chciałem, żeby umarli, żeby nie cierpieli, wiedząc, jak bardzo żałosnym podczłowiekiem byłem. To bardzo samolubny, a ja jestem po prostu żałosny. Niedługo później na miejsce przyjechała policja i tutaj pojawia się pewna kwestia sporna odnośnie tego, jak policja została w ogóle doprowadzona do Menhaza. Tak jak wspomniałem wcześniej, istnieje historia z adresem IP, który udało się uzyskać, a także druga historia związana z przelewem z konta PayPal, który Menhaz wykonał do innego użytkownika Perfect World Void. Stamtąd użytkownik wyśledził jego lokalizację, a później wezwana została policja. Zaman został aresztowany i skazany na 40 lat w więzieniu. Czyny, o których pisał na Discordzie, niestety faktycznie miały miejsce i on faktycznie podzielił się tym, że chciał zamordować swoją rodzinę i faktycznie zrobił to. A niedługo później, podczas rozprawy sądowej, przeprosił za swoje czyny. Wow, tak jest, to było mocne, ale w zanadrzu mam jeszcze jedną, bardzo podobną historię. Tak więc teraz pora opowiedzieć także ją. Będzie to historia niejakiego Brandona Andrew Clarka, który już wcześniej miał swoje różne akcje w internecie związane z 4chanem, ale jedną rzecz zrobił na Discordzie i teraz wam o tym opowiem. Tak więc historia rozpoczyna się w 2019 roku w mieście Utica w stanie Nowy Jork. A główną bohaterką będzie tutaj Bianca Devins, mająca wówczas 17 lat. Dziewczyna miała depresję, zaburzenie osobowości, różne lęki czy zespół borderline. Ponadto spędzała dużo czasu na różnych serwerach internetowych takich jak 4chan czy Discord. I swego czasu podczas właśnie takich posiedzeń w kwietniu 2019 roku poznała Brandona, który najpierw zaobserwował ją na Instagramie, a później nawiązali ze sobą kontakt. Rodzice Bianki nie byli tym zbytnio zachwyceni, ponieważ Brandon bardzo starał się o ten kontakt, wręcz o bliską relację. Bardzo bliską, do której miał zachęcać Biankę, dając jej narkotyki, ale to były tylko pogłoski. Wkrótce ta dwójka pojechała na koncert. Nawet byli widziani na kamerach w tym miejscu i to właśnie tutaj rozpoczyna się ta bardziej przerażająca część tej historii, ponieważ Bianca spotkała tutaj swojego znajomego z internetu, niejakiego Alexa. I sytuacja wyglądała tak, że była ona bardziej zainteresowana Alexem niż Brandonem, wobec czego ten pierwszy zaczął być dość mocno zazdrosny. Brandon na moment wyszedł do swojego samochodu, a kiedy wrócił, rzekomo miał widzieć Alexa i Biankę całujących się. A niedługo później na serwer Discord, gdzie znajdowała się i Bianca i Brandon, wysłana zostaje wiadomość. W niej było zdjęcie Bianki z poderżniętym gardłem. I ponownie członkowie serwera, widząc to, byli niesamowicie przerażeni, nie wiedzieli, czy to wszystko to prawda. Próbowali rewersować to zdjęcie na różnych stronach do tego służących, ale wciąż nic to nie dawało i wychodziło na to, że Brandon sam zrobił to zdjęcie i sam dokonał czynu, który na tym zdjęciu jest widoczny. Że Bianca faktycznie nie żyje, a to on jest odpowiedzialny za jej śmierć. W międzyczasie Brandon na czacie pisał kolejne bardzo odklejone i obrzydliwe wiadomości, a przez następny czas na swoim Snapchacie i Instagramie zaczął publikować różne treści związane ze swoim okropnym czynem. A niedługo później sam zadzwonił na policję we własnej sprawie. Brandon chciał się zabić i sam zgłosił się na policję przed zrobieniem tego, aczkolwiek
Policja wyprzedziła go i tuż zanim ten zrobił to, ci już byli na miejscu. Ten został aresztowany, a jednocześnie w tym samym miejscu odnaleźli martwe ciało Bianki. Brandon został aresztowany i skazany na 25 lat więzienia. No i w dzisiejszym odcinku to byłoby już na tyle, wielkie dzięki za oglądanie. Napiszcie koniecznie w komentarzach, co wy sądzicie o tym, co dzisiaj wam przedstawiłem. Zostawcie suba, jak jesteście tutaj nowi, wpadnijcie na mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie tego filmu, tam naprawdę fajne rzeczy się pojawiają. A tymczasem już będę spadał, trzymajcie się do kolejnych odcinków, mówi do was Mondar, miłego dziękuję, wszystkim życzę, siemano, cześć!